W Polsce od 16 lat podatnicy mają możliwość wsparcia 1% swojego podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. Szkoła z Pasją w ten sposób wspierana jest finansowo od 4 lat. Do tej pory udało nam się zebrać około 2000 zł, które będą przeznaczone na wycieczkę dla najlepszych uczniów. A od tego roku zmieniamy cel i zbieramy na stypendia dla najlepszych uczniów. Cel jest słuszny, bo na względzie dyrekcja szkoły ma przede wszystkim dobro i zadowolenie wychowanków. Ponadto w przypadku tej placówki jest to tak zwana transakcja wiążana. Ktoś kto przekazuje nam 1%, to my w zamian za to własnymi zasobami, naszą wspaniałą księgowością najlepszą na świecie wypełniamy pity i zainteresowanie muszę przyznać jest coraz większe. Dzisiaj kilka pitów ludzie z miasta przynieśli. Nie tylko w tym przypadku wzrasta zainteresowanie. Jak podkreślają pracownicy Urzędu Skarbowego, od kilku lat zauważa się wzrost ilości osób wspierających jednym procentem organizację pożytku publicznego. Jest to też może uwarunkowane tym, że z roku na rok wzrastają też nasze wynagrodzenia, więc możliwość osób. Do przekazania też się zwiększa. Dane statystyczne mówią jednoznacznie: jeszcze kilkanaście lat temu, kwota przekazanego 1% podatku sięgała nieco ponad 10 milionów złotych w skali kraju. Dziś są to kwoty rzędu kilkuset milionów złotych to są naprawdę bardzo różne kwoty od kilku czy kilkunastu złotych nawet i do kilku tysięcy w zależności od tego jaką kwotę podatku mamy tutaj do zapłacenia. Sposobów na przekazanie 1% jest kilka. Jeżeli w latach poprzednich korzystaliśmy z odliczenia 1%, to automatycznie w usłudze e-PIT dana organizacja nam się pojawia. Można to zrobić również w systemie e-deklaracje. Jeżeli wypełniamy druk korzystając z usługi twój EPIT, w zakładce, która nam się pojawia tam u góry organizacja pożytku publicznego, możemy wskazać tą organizację wpisując KRS. Do 30 kwietnia mamy czas na złożenie zeznania podatkowego, tym samym wybranie organizacji pożytku publicznego, której chcemy przekazać 1% podatku dochodowego z naszego zeznania podatkowego.